Bo to zła kobieta była. Się nauczyłem roli. Nie śmieć tu. Moja mama tu sprząta. Zawsze jestem gotowy. To jest airbag Pici Polo. Nie ma nagrywania takich głupot. Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mamy znowu budżetowy rower Pinarello, włoskie. Taki rower z kategorii, co stał się szybszy, chociaż był najszybszy, szybszy od tego najszybszego, co był najszybszy. To jest jeszcze szybszy i 12% sztywniejszy przy suporcie. I tani jest, 6,5 dychy za rower bez pomiaru mocy, to ja uważam, że to dobra cena jest. Jeździłbym jakby dalej. A tak na poważnie. Dogma F 2022. Można by powiedzieć święty graal kolarskiego peletonu mastersowego dla bogatych bananów, bo tego roweru oczywiście nie da się kupić. Wielu rowerów nie da się kupić, ale tego nie da się kupić bardzo. Ale my jeden mamy akurat, przemycony prosto z Włoch. Dogma na 2022 rok na SRAMie Redzie bez pomiaru mocy, no bo przecież za 6,5 dychy to nie ma pomiaru w cenie. W rozmiarze 55 cm, kolor srebrno-czarny. Dobra, teraz przez chwilę postaram się być poważny, bo rozmawiamy tu o poważnym rowerze za poważne hajsy. Dogma F różni się od Dogmy F12. Wizualnie różni się nieznacznie, ale właśnie stała się szybsza od tej najszybszej, bo 12% zesztywniała nam tutaj w okolicach suportu, co przekłada się na sztywność boczną roweru i jak mocniej naciskamy na pedały, to więcej naszego poweru idzie w jechanie, a nie w wyginanie się ramy. Zaerodynamizował nam się układ hamulcowy. Nie zgłębiałem, o co tam dokładnie chodzi, podejrzewam, że o konstrukcję głównie przedniego widelca. W każdym razie internety piszą, że 4,8% bardziej jest aerodynamiczniej przy tym układzie, który mamy w FC niż mieliśmy w F12, co daje tam nam wata przy godzinnej jeździe 40 na godzinę czy coś takiego. Myślę, że jakbym był Tadejem Pogaczarem, do którego wrócimy dzisiaj jeszcze, to by mi ten jeden wacik robił robotę. Ale w większości z nas myślę, że nie robi. A nie będziemy tego roztrząsać. Napęd no to nudny jak flaki z olejem Red 12-biegowy na etapie Wiadomix. Bezprzewodowe przerzutniki, w sensie, że o, tu się tam gdzieś naciska. I one się zmieniają, jak się tu naciśnie dwa, to się też przednie zmieniają, a jak się naciśnie jedno, to się tylne zmieniają. Chyba, że się akurat rozparowali, to się nie zmieniają. A nie mają prądu, no ja to szanuję, na przykład tylna przerzutka bez prądu w rowerze za kurwa 6,5 dychy. No naprawdę, kurwa szacun. Pewnie sam wyjąłem naładowaną, no ale to nieważne, to się wytnie. Rama. Podane jest, że 265 gramów jest lżejsza od ramy w F12. Ja myślę, że to na całym framesecie te 265 gramów jest urwane. Z takich ciekawostek na przykład jarzmo podsiodłowe jest drukowane z tytanu i wobec poprzedniego modelu jarzma jest 35 gramów lżejsze. Co ciekawe, jest dostępne 11 rozmiarów ramy, 16 rodzajów mostko kierownicy i sztyca w dwóch wersjach offsetowych, także możliwość kustomizacji tego roweru jest bardzo duża. A jeszcze wracając do Areo, to te 4,8% aerodynamiki w hamulcu daje nam 1,3 W przy 40 na godzinę, ale 2,6 W przy 50 na godzinę. Także wszędzie oszczędności, 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 na gaz zostanie. Rower jest generalnie cały karbonidowy, w sensie, że rama jest z karbonu, wideł jest z karbonu, oczywiście full z rurą karbonową. Mostko, kierownica też jest cała karbonowa. Koła są oczywiście karbonowe. Nawet tutaj korpusy piast są z karbonu. Tutaj koła mamy wrzucone fulcruma i obute fabrycznie w opony Pirelli. To za to plusik, bo to bardzo fajne opony. Jeżeli chodzi o zakres przełożeń, to z przodu mamy dwa blaty 46-33, z tyłu mamy 12 przełożeń 10-33, czyli najlżejsze przełożenie mamy 1 do 1. Hamulce standardowo 160 mm tarcza z przodu, tarcza z tyłu. Można by wrzucić 140, jeżeli ktoś jest lekki albo nie zamierza upalać w jakichś totalnych górach i wtedy ten rower by nam jeszcze schudł. Deklarowana waga jest 6,9 na Redzie, a 6,8 na Durejsie, czy jakoś tak. Co ciekawe, Pinarello, podobnie jak na przykład BMC,
poszerzyło tutaj ramę przy skośnej rurze, bo mamy oczywiście dwa mocowania na bidony, na podsiodłówce i na skośnej. I skośna jest tu poszerzona i rozpłaszczona, tak żeby koszyk na bidon chował nam się w cieniu aerodynamicznym ramy. Co ciekawe, maszyna za 6,5 dychy jest fabrycznie bez pomiaru mocy. Większość z Was pewnie wie, co to jest pomiar mocy, ale było tu pytanie zza kadru od Stefana, co ma kamerę. Co to jest ten pomiar mocy i jak to jest, że jest bez pomiaru mocy? No, pomiar mocy to jest, jak rower bada, z jaką siłą my naciskamy na pedały i wtedy to mówi naszemu trenerowi albo nam, czyśmy się spocili, czy tylko nam się wydawało, jaką pracę wykonaliśmy na treningu, czy jak jedziemy wyścig, to w którym progu naszych możliwości się znajdujemy. No tam liczą się takie różne rzeczy. I w REDzie najsensowniejszym moim zdaniem rozwiązaniem to jest do oryginalnego REDa włożyć pająk z pomiarem mocy. On może być fabrycznie zamontowany w rowerze, albo może być tak jak tu, że go fabrycznie nie ma i trzeba sobie dołożyć tam z jakieś pewnie z 2,5 patola. Ale można też zastosować pedały z pomiarem mocy, na przykład nowe Garminy, o których też na pewno będzie odcinek. Są w tej chwili dostępne już i pod blok Luka i pod blok Shimano. Także się trochę zdziwiłem ostatnio, bo nie szkoliliśmy się z tego i po zamontowaniu pierwszych pedałów właśnie się zdziwiłem, że można je pod dwa różne bloki kupić, bo zawsze były tylko pod Luka. Będą też pomiary mocy od Wahoo w pedałach Speedplay i nie trzeba im co kwartał przypominać. Ja wiem, że Wy się pytacie, od października zeszłego roku albo jeszcze zeszłego, nie, w październiku chyba 21 miały być, ale na razie nie ma i nie wiadomo kiedy będą, to coś jak z językiem polskim do tych Boltów. Też kiedyś będzie, dopiero drugi rok go piszą, kiedyś napiszą. Pinarello wiele komponentów stosuje własnych, z tym, że to nie znaczy tańszych, tylko tu w tym wypadku to akurat znaczy bardzo wysokiej jakości, bo kierownica zintegrowana z mostkiem, Mosta, bo tak nazywa się firma akcesoryjna montowana przez Pinarello. Właśnie znajdziemy tutaj karbonową kierownicę zintegrowaną z mostkiem, to jest około 4000 zł. Też siodło jest na karbonowych prętach, bardzo fajne z kształtu i wygodne. Również Mosta to jest około 900 zł. Do kierownicy można dokupić dedykowany uchwyt też tutaj Mosta, centralnie mocowany, także schludnie sexy, można sobie komputerek zamontować na kierownicy. Koła są włożone pod opony, maksymalnie w tą ramę zmieści się 28C, czyli jak na szosę to taka dość gruba guma. Rama w modnym ostatnio trendzie ma dorobione tutaj takie małe skrzydełka, a tutaj mamy taki z przodu spoiler jak w Lanosie. Ale skrzydełka nie są takie wiśniackie jak u wielu producentów, że w ogóle wychodzi to tutaj totalnie na bok. Chyba w System Sixie Cannondale są właśnie takie skrzydła, że prawie jak w lotniskowcu pokład, a tutaj są takie małe te skrzydełka i generalnie trzeba przyznać, że malowanie, chociaż proste, to jak się człowiek przyjrzy, to tu przebija trochę karbonu, tu mamy czarny mat, na to mamy polerowane aluminium w logo i całą resztę w srebrnym macie. Także parafrazując, złote, a skromne, daje okejkę. Moim zdaniem rowery na levelu powyżej 30-40 tysięcy złotych już nie przeliczają się na to, czy to dobrze wydane pieniądze, czy za te 30 kawałków, 50 kawałków to dostaje najwięcej karbonu albo najszybszego Duracea na rynku. To jest po prostu rower dla kogoś, kto szuka unikalnej maszyny, kogo stać na zabawkę i kto po prostu chce jeździć czymś bardziej unikalnym niż popularne amerykańskie marki na... Nie, no dobra, nie będę wrzucał im kamyczka do ogródka. Generalnie bardziej unikalny rower, coś fajnego dla kogoś, kto ma taką kolarską duszę. Zostało nam jeszcze zważyć delikwenta, także komora maszyny losującej jest pusta i jedziemy w górę. Dobra, poszło. Poszło. O, muszę go wyśrodkować. 705. No to trochę nas producent oszukał, ale nie bardzo. I jak koło cyka. Cyka zacznie, chociaż cicho. A obiecałem Wam jeszcze, że wrócimy do Tadeja. Wrócimy, gdyż mamy takie piękne buty DMT. TDF Limited Edition. Całe żółte pasowałyby mi do stroju Airbike'a z tutaj takim zalaminowanym autografem Tadeja. I tak sobie myślę, że taka pina i takie buty
DMT to dobry zestaw. Chociaż jedno i drugie nie jest tak łatwo kupić, bo buty są dość trudno dostępne na polskim rynku. Pinarello jest generalnie w ogóle totalnie niedostępne. A jak ktoś chce jeszcze wymienić mostyki, kierownicę, to się jeszcze bardziej trzeba spocić. Ale ogarniamy takie tematy, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką maszyną, to śmiało się do nas odzywajcie. I na koniec pożegnanie z Afryką. Chyba zimę przedawkowałem. Tak czy siak, dzięki za obejrzenie tego wideo. Komentujcie pod filmem, czy rower fajny, czy taki nie za tani. Widziałem, że specjalizer miał rower za 7,5 dychy, ale już się sprzedał, już go nie mają. Do zobaczenia w kolejnym wideo albo na rowerze.